Zapraszam Was na kolejny materiał stworzony we współpracy z marką Kabos. Dziś przygotowałam dla Was szybki tutorial porównujący trzy kształty. Migdał, balerinę zwaną również trumienką oraz kwadrat. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wykonać każdy z kształtów oraz jesteście ciekawi, jakie są podobieństwa i różnice, jeśli chodzi o technikę ich wykonania, to serdecznie zapraszam Was na tutorial. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale Enginames. Jak widzicie, moje trzy paznokcie są już przygotowane pod przedłużanie. Wolny brzeg paznokci skróciłam jak tylko się dało, a skórki zostały odsunięte i usunięte. Na tak przygotowane paznokcie nakładam primer bezkwasowy. Bezpośrednio na primer nakładam bazę żelową w niewielkiej ilości. Produkt wcieram w płytkę za pomocą pędzelka do żelu. Utwardzam bazę w lampie. Po utwardzeniu bazy przyszedł czas na podłożenie szablonu. Szablon najpierw dopasowuję do wolnego brzegu, podcinam go po bokach, aby utworzyć ładny tunel, a następnie podkładam w ten sposób, aby środkowa linia na szablonie przechodziła przez środek paznokcia. Przy migdałku ważne jest, aby punkt przy skórkach, który teraz pokazuję, znajdował się mniej więcej na tej samej wysokości, co koniec wolnego brzegu przedłużonego paznokcia. Jeśli chodzi o tunel, to oprócz podcięcia szablonu po bokach, dobrze jest także zacisnąć szablon całkowicie dwie kreski po kresce, do której wykonywane jest przedłużenie. To znaczy, jeśli przedłużam paznokcia do drugiej kreski, to zaciskam szablon od czwartej kreski. Teraz mogę zacząć wykonywać przedłużenie. Na płytkę nakładam cienką warstwę produktu. Następnie nabieram większą ilość żelu i kładę go na szablonie, tworząc szkielet paznokcia. Próbuję stworzyć kształt migdałka, ale wiadomo, kształt dokładniej dopracuję przy piłowaniu. Utwardzam szkielet w lampie. Następnie po utwardzeniu delikatnie zdejmuję szablon spod paznokcia. Teraz kładę cienką warstwę produktu na szkielet, a następnie dokładam większą ilość żelu i buduję paznokcia. Najpierw rozkładam produkt, dopychając go delikatnie w okolicy przy skórkach, a następnie rozkładam go od boku do boku, kierując się w stronę wolnego brzegu. Odpowiednio nałożony produkt utwardzam w lampie. Na tym etapie na razie zakończę, piłowanie zostawię na koniec. Przechodzę teraz do przedłużenia w kształcie baleriny. W przypadku baleriny bardzo ważny jest mocno zaciśnięty tunel, dlatego szablon podkładam w ten sam sposób, jak przy przedłużaniu w kształcie migdałka. Ponownie zaciskam szablon od czwartej kreski, bo chcę wykonać przedłużenie do drugiej kreski. Jeśli chodzi o kierunek szablonu, to podobnie jak w przypadku migdałka. Koniec wolnego brzegu przedłużonego paznokcia powinien być na tym samym poziomie, co najdalej wysunięty punkt przy skórkach. Po podłożeniu szablonu przechodzę do aplikacji żelu. Nakładam produkt na naturalną płytkę, a następnie tworzę szkielet. Przy tworzeniu kształtu pomagają mi czerwone linie boczne na szablonie. Utwardzam szkielet w lampie. Po utwardzeniu ściągam delikatnie szablon. I teraz, podobnie jak poprzednio, wykonuję nadbudowę paznokcia. Po odpowiednim rozłożeniu produktu utwardzam żel w lampie. Na trzecim paznokciu wykonuję oczywiście przedłużenie w kształcie kwadrata. Najpierw dopasowuję szablon do wolnego brzegu, później wykonuję boczne nacięcia i kładę szablon pod paznokieć. Tym razem kieruję szablon delikatnie do góry. W kwadracie koniec wolnego brzegu powinien być na linii z najwyższym punktem zbudowanego paznokcia, czyli apeksem. Następnie zaciskam szablon, ale nie tak bardzo jak przy poprzednich kształtach. Tym razem zostawiam niewielką lukę, aby utworzyć nieco szerszy tunel. Następnie przechodzę do przedłużania. Za pomocą żelu tworzę szkielet. Tutaj również przydadzą się boczne linie pomocnicze, wzdłuż których kładę żel, tworząc kwadratowy kształt. Po nałożeniu produktu utwardzam go w lampie. Następnie standardowo wykonuję nadbudowę żelem. Jeśli przy tych kształtach chcecie użyć zaciskarki, to użyjcie jej na szkielecie po około 10-15 sekundach utwardzania oraz po około 15-20 sekundach na zbudowanym paznokciu. Pamiętajcie, że czasy zależą od tego, jak szybko żel utwardza się w Waszej lampie. Po rozłożeniu żelu utwardzam go w lampie. Następnie za pomocą cleanera pozbywam się lepkiej warstwy dyspersyjnej.
Teraz przechodzę do piłowania. Tutaj użyję w sumie bardzo podobnego schematu do wszystkich paznokci. Wszystkie te kroki wykonuję po kolei, nie cofam się. Gdy kończę jeden krok, dopiero przechodzę do następnego. Zaczynam od korekty kształtu, następnie przechodzę do piłowania boków i okolicy przy skórkach, później przechodzę do piłowania paznokcia po całej powierzchni, gdzie zaczynam od okolicy przy skórkach i schodzę w dół paznokcia, a następnie piłuję wolny brzeg. Przykładam pilnik z boku paznokcia i nie odrywając pilnika od powierzchni żelu, przesuwam pilnik w lewą stronę, wykonując ruchy do góry i do dołu. W podobny sposób piłuję dwa pozostałe paznokcie. Przy balerinie i kwadracie pilnuję, aby pilnik był ustawiony prostopadle do paznokcia podczas piłowania kształtu. Dobrze jest skontrolować, czy kształt nie schodzi z którejś strony na bok, patrząc na paznokcia z różnych perspektyw. Ponownie zaczynam od korekty kształtu. Później piłuję boki i paznokcie na powierzchni, a następnie przechodzę do piłowania wolnego brzegu po jego powierzchni. I tak prezentują się wszystkie wypiłowane kształty. Na koniec na wypiłowany żel nakładam top. Nałożony top utwardzam w lampie. Po utwardzeniu odczekuję minimum minutę, a następnie przemywam lepką warstwą dyspersyjną topu za pomocą cleanera. Na koniec na skórki nakładam niewielką ilość oliwki, którą rozprowadzam za pomocą wacika bezpyłowego. Gotowe, tak prezentują się trzy kształty: migdał, balerina i kwadrat. Dajcie mi znać w komentarzu, który z kształtów jest Waszym ulubionym i który najczęściej wykonujecie. Mam nadzieję, że ten filmik okazał się dla Was pomocny. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.